Cześć, cześć, z tej strony Kasia Cieciora, czyli Nesmy, moja pracownia. Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym dniu zabawy skrapmasowej. Mam nadzieję, że bawicie się z nami wyśmienicie. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycją pudełeczka świątecznego i będzie to Exploding Box z papierów Scrap and Me. Mam tutaj taką starszą kolekcję Magic Christmas, ona jest chyba z zeszłego roku. I mam także tegoroczną kolekcję. Happy Holidays. Tak się prezentują. Takie pojedyncze, słuchajcie, arkusze. Wybrałam sobie to, co mi się najbardziej podobało. I już Wam pokażę, co ja sobie tutaj podocinałam. Mam tutaj docięte Magic Christmas do środka. Taka czerwień piękna z... To chyba taki miał być zamysł, żeby to będzie złote. I na wieczko, na front, mam docięty papier z arkusza 09 Happy Holidays i jest to taka krata czerwono-beżowa z zielonymi takimi wstawkami. Baza jest od rzeczy z papieru w wersji craft. Mam także mnóstwo tekturek z fabryki Wewny. Fabryka jest sponsorem w naszym skrapmasie. Ja Wam pokażę tutaj, co mi zostało, ponieważ bardzo często używam tych tekturek, także są one mocno na zużyciu. Mam takie fajne gnomki i właśnie w tej kolekcji tegorocznej w grafikach są gnomki, więc bardzo możliwe, że je wykorzystam. Mam także takie gałązki z listkami ostrokrzewu, mam jelonka z choineczką, takie domki i tu jeszcze też mi zostały, to jest chyba też nowość tutaj z zeszłego roku, tylko ukryta pod spodem, no nie chcę Was okłamywać, w każdym bądź razie tyle tekturek mam. Oczywiście docięłam sobie już wcześniej papiery i teraz sobie okleimy. Środeczek będzie właśnie z tych czerwonych papierków, a front będzie w kratę. Mam nadzieję, że nie będę wyjeżdżała z kadru. Jeśli tak, to krzyczcie, to zaraz spróbuję wrócić. W międzyczasie możecie zerknąć sobie na grafiki. Ja sobie już powycinałam je wcześniej, żeby tutaj nie tracić za dużo czasu. Skrapek mi w tym roku wypuściło naprawdę mnóstwo arkuszy, jeżeli chodzi o grafiki do wycinania. Ja osobiście bardzo lubię, bo to jest takie urozmaicenie do boksów, ale też do kartek. Można robić mnóstwo takich warstwowych prac. Oprócz tego, że mamy tutaj takie standardowe kwiaty, czyli poesencje, listki, szyszki, to mamy jeszcze także grafiki z gnomkami, z dziećmi, z Mikołajem, z misiem polarnym. Tylko nie wiem, czy ja tutaj wszystko akurat mam. Mam na pewno, zobaczcie, takie grafiki. A jest, a nie, nie ma, nie ma, nie wycięłam. Nie wycięłam albo nie mam. Bo jeszcze gdzieś mi... jedna część grafik gdzieś mi została. Jeden, znaczy pół arkusza. Gdzieś pół arkusza mi zostało. W każdym bądź razie mamy też aniołki i mnóstwo takich dodatków jak kubeczki z czekoladą, gwiazdki, tu są jakieś sanie też. O, jest też Mikołaj. I to są grafiki takie bardzo, jakby to powiedzieć, no takie troszkę dziecięce.
ten Mikołaj nie jest takim typowym Mikołajem jak z reklamy Coca-Coli, tylko jest tak właśnie zmiękczony. Ja tak zawsze się śmieję, że te grafiki właśnie są takie zmiękczone, nie są takie wyraźne, tylko takie właśnie bardzo delikatne. To mój front jest już prawie gotowy. O dekoracji, o ozdabianiu środka powiemy sobie później, jak już tu wszystko okleję. Zastanawiałam się długo, jakie arkusze wybrać do środka, a jakie wybrać na front. Dlatego, że ta kolekcja tegoroczna, no naprawdę bardzo ładna jest i tak szkoda mi było, kurczę, pociąć ten czerwony papier. Ten czerwony papier ma taką girlandę tutaj przez środek. To jest, wydaje mi się, bardzo charakterystyczne dla Scrap & Me. Ale myślę, że ten czerwony później będzie nam fajnie, fajnie komponował się z dodatkami. Na środku, bo już tak sobie w myślach układałam środek, myślę, że zrobimy tego jelonka takiego stojącego w zestawie z choinką. Chyba jeszcze choinkę jakąś mam pojedynczą. Widziałam, że mam też taki zestaw choineczek z bombkami. Myślę, że zrobimy sobie w puchu. Kiedyś robiłam już takiego boksa i myślę, że tym razem też podobnego zrobię i będzie jako ozdoba. Oczywiście można do środka, jeżeli ktoś chce zrobić boksa użytkowego, na przykład komuś na urodziny, bo ktoś ma urodziny w grudniu, moja koleżanka ma, ale ona już ode mnie dostała tyle pamiątek, że myślę, że tym razem zrobię coś innego. Ale może na przykład zrobić z pudełeczkiem w środku i do tego pudełeczka włożyć albo jakieś słodycze, albo bon podarunkowy. Ewentualnie jakieś rękodzieło, na przykład bryloczek z makramy. Jeżeli to jest skraperka, to można włożyć kwiaty, na przykład jakiś mały słoiczek z mikrokulkami, z jakimiś takimi przydaśkami. A jeżeli chcecie zrobić ślubny, bo ktoś na przykład bierze ślub w grudniu czy w styczniu, gdzie jest zima i nie chcecie robić akurat świątecznych dekoracji takich w formie boksa, można zrobić z parą młodą na przykład na środku boksa i boki tutaj zrobić troszkę inaczej, czyli na przykład zrobić kieszonkę na pieniążki. A to jest chyba mój środek. Czekajcie, żebym się nie pomyliła. Tak, to będzie mój środek. Kieszonkę na pieniążki. Fabryka Wendy ma przewspaniałe kieszonki na pieniądze. Bardzo lubię i często używam. Tak zerkam z pytu kątem okiem, czy nie mam gdzieś właśnie czasami takiej folijki, bo na tych folijkach naklejają już złożony produkt gotowy, jak on będzie wyglądał. Fajna rzecz. Byłam zaskoczona, jak dostałam właśnie z taką folijką. No ale jeżeli ktoś na przykład nie wie, jak ma wyglądać dany produkt, no to myślę, że z taką folijką, jak dostanie, to już będzie mu troszeczkę łatwiej. Musiałam sobie przymierzyć, ponieważ ja boki docinam 9,8 na 9,9. 9,8 jest tutaj od strony bigowania, a 9,8 jest w szerokości. Lubię, jak mam tutaj szerzej, nie lubię, jak mi zostaje dużo białego albo dużo właśnie kraftowego papieru. Dlatego docinam sobie tutaj 9,9. I tak wygląda nasz już oklejony środek. Ja sobie wstanę, zerknę. Czy wszystko widać? Widać. Dobra.
to będziemy sobie zaraz ozdabiać to najprzyjemniejsze i najlepsze. Najbardziej lubię właśnie ozdabiać środek. Jeszcze, żeby docisnąć, użyję sobie takiej fajnej łopatki od sklepu Skrapkowo, który też jest sponsorem w Skrapmasie. Bardzo często docinam sobie ramki na zapas. Zobaczcie, mam tutaj całe pudełko powycinanych różnych kształtów ramek i znalazłam takie fajne okrągłe rameczki. To jest wykrojnik Craft Passion i będą one tutaj jako dekoracja właśnie na moich ściankach. Na środek nie będę używała serwetki, ponieważ na środku będzie puszek. Już wiem, co tutaj będzie, więc nie ma sensu nakładać tutaj żadnej serwetki. Natomiast tutaj na bokach, na ściankach będą kompozycje z elementów do wycinania. Na serwetki przyklejam sobie kosteczki dystansowe. To są akurat 1 mm, podklejam klejem, żeby tutaj dodatkowo zabezpieczyć. Zawsze podklejam klejem, a później jeszcze nakładam sobie klej tutaj na te kosteczki i dopiero przyklejam do mojej ścianki. Nigdy nie naklejam bezpośrednio tak kosteczkami. I ostatnia ścianka. Widzę, że tutaj ta część się trochę rozmazuje. Coś mi się poprzedstawiało właśnie w telefonie, nie wiem, co się tam zrobiło. Mam tu powycinane jeszcze kółeczka, właśnie z tych papierów, co mi zostały. To jest kółeczko docięte z elementów do wycinania i te moje kółeczka też sobie podkleję na dystans, tylko tym razem użyję sobie taśmy. To jest taśma 1,8 mm i też tak myślę właśnie, żeby zrobić jakąś kompozycję z tym zegarem. Zobaczymy, co by tutaj pasowało. Tak w głowie sobie mniej więcej układam plan i myślę, że użyję tego ślicznego aniołka, tej dziewczynki. Tutaj pewnie jeszcze jakieś kwiatuszki dojdą do tego. Bardzo mi się podoba jeszcze ta choineczka. Tu jest Mikołaj, też taki naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ale gdzieś mi tutaj zawieruszył się, zaraz będziemy go szukać. Tu dwie ścianki będą z taką kompozycją. I chyba użyjemy sobie jeszcze tego zegara tutaj. Też go podnoszę na taśmie. Ja bardzo lubię, jak jest warstwowo. Niekoniecznie bogato, ale warstwowo to lubię bardzo. Czekajcie, żebym ja dobrze to nakleiła. 12, tak. O! Tu troszeczkę nie złapała mi maszynka, bo użyłam takiej małej maszynki. Więc tutaj na pewno sobie użyję jakichś kwiatuszków. Tu mam takie poinsencje. O. Tu mam też białą. W tle słychać, jak mój kot tu szeleści. A dzisiejsza literka to literka G. Zapiszcie ją sobie gdzieś w zeszycikach. G jak Grażynka. Tu będą takie kwiatuszki. Zaraz zobaczę, czy jeszcze tu coś będzie pasowało. Może taka gwiazdeczka? O, taką gwiazdeczkę też sobie przykleję na kosteczki. I ta moja
dziewczyna będzie tak troszeczkę wyżej i ją sobie dam na kosteczki takie 3 mm. O. Ja lubię, jak jest tak dosyć wyraźnie zdystansowane. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze przestrzeń. Więc super to wygląda. Mam nadzieję, że nie bardzo słychać w tle wiertarkę, bo u mnie jest remont, który trwa już od lata. Także mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ja aktualnie jestem chora. Ale kiedy Wy będziecie oglądać ten film, to mam nadzieję, że już będzie po wszystkim. Dobra. Mamy pięknego aniołka. Jeszcze tutaj coś dołożymy. Może jeszcze jakąś taką sążeczkę. Tu mam jeszcze ciut mniejszą. Ale ta większa była fajna tutaj. Może jeszcze taką sążeczkę przyklejmy. Delikatnie. Naklej. O. I zaraz zobaczymy, jak to się zamknie. Zamknęło się. Tu dołożę sobie jeszcze te moje gałązki. Zobaczcie, jakie one są piękne. No naprawdę super wyglądają i będą tu idealnie pasowały. Tylko gałązki embosuję sobie na złoto. Zaraz sobie wyciągniemy tutaj embossing i będziemy je embosować. Gałązeczka jest. Jeszcze tylko nagrzewnica. I możemy działać. Teraz posypuję sobie pudrem. Ja mam puder drobny do embossingu, złoty, od Agaterii. Bardzo go lubię. Jest taki, że bardzo często pokrywa za pierwszym razem przy embossowaniu. Zobaczcie, jaką mamy piękną, złotą gałązkę. Od razu sobie sypuję mój puder, ponieważ nie chcę, żeby się tutaj rozsypał, a różne sytuacje już się zdarzały. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam też zdarzyło się rozsypać, zdmuchnąć puder do embossingu. No, potem jest katastrofa, bo on się tak wszędzie przyczepia. No i oczywiście kleję go sobie już tutaj na klej. Znaczy ją, naszą gałązkę. O. Zaraz zerknę, bo zobaczcie tu. O, tu jeszcze znalazłam jakąś śnieżynkę. O, zobaczcie, tu mam jeszcze taką mniejszą. Tekturki fabryki Weny są o tyle fajne, że one tu mają dość delikatne te łączenia.
Jeśli nie macie aktualnie przy sobie, ja bardzo często to robię i to jest takie hardkorowe, wyciągam, zobaczcie. Tak po prostu tekturkę. Jeżeli nie macie nigdzie przy sobie żadnego nożyka, to możecie wyciągnąć ją po prostu tak. Nie obiecuję, że nie ulegnie zniszczeniu, ale zawsze można próbować i naprawdę ja bardzo często tak wyjmuję tekturki. No jak się zniszczy, no to wiadomo, no to wtedy już jest tak, no niefajnie, ale można zaryzykować. Wyciągnęłam sobie jeszcze jedną tektureczkę i znowu używam mojego dabera. Nakładam sobie tusz i przekładam na białą część. Mam też, zobaczcie, szczypce. Sięgnęłam po nie. I o, posypuję. Nadmiar oczywiście strzepuję. I nawet nie muszę jej kłaść na mojej podkładce, bo mam taką właśnie, jak widzieliście, tą matę samoregulującą się, taką malutką. Jest idealna jak dla mnie. Nie lubię tych dużych mat, zawsze są dla mnie bardzo toporne i nigdy z nich nie korzystam. Zawsze wolę coś mniejszego i embosujemy. Chwilę jeszcze poczekam, aż dokładnie zaschnie tutaj o, ten puder. Czasami jak jest, jak od razu weźmiecie, to on może Wam się rozmazać, bo jest niedokładnie zaschnięty. I podnoszę sobie moją kompozycję. Specjalnie przykleiłam ją sobie tylko na dwie części, kosteczek taśmy, żeby później móc właśnie coś pod nią jeszcze umieścić. W tym przypadku są tutaj takie złote listeczki z ostrokrzewem. W ogóle takie zawijaski. Prześliczne, prześliczne te zawijaski są. Moje ulubione. Ok. Myślałam też o tym, żeby zrobić kompozycję z użyciem, no nie może nie być takiej czekolady w kubku. Zobaczcie, tu jeszcze mam drugą taką. Co jeszcze tu mam? Pierniki. O, taki pierniczek. To jeszcze jest troszeczkę mniejsze. To jakieś odbicie lustrzane. Tu jest taka piernikowa choina. O, tu jest piernik. Tu jest piernik. Może mi się rzucić gdzieś w oczy ten Mikołaj. Jest też Mikołaj taki. Także robimy coś na słodko. Robimy coś takiego słodziakowego. Myślę o tym kubku. Bardzo mi się podoba ten taki złoty kolorek. Ale ten też jest bardzo fajny. Szkoda, że nie możecie podpowiedzieć, co by tutaj użyć, ale możecie w komentarzu oczywiście dawać znaki. Tu jeszcze taka laska Mikołaja. Dobra, jedziemy z tematem. Tylko, o, może tą mniejszą. Śnieżynkę weźmiemy. Dobra, tak, tą mniejszą. No i oczywiście naklej. Pierwsza warstwa naklej. Nie, troszkę za dużo jest. Kolejne elementy będą już podniesione na kosteczce. I zbuduję je sobie tak troszkę w tą stronę. Ja też mam, zobaczcie, tutaj laski Mikołaja, cukierki, także na pewno je wykorzystam. Tak, to sobie też podniosę od razu już na kostki 3 mm i zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze dodamy, zanim
dołożymy tekturki. Zanim dołożymy tekturki. Jak widzicie, jeżeli ktoś chce iść w takie tematy słodyczowe, to jest mnóstwo tekturek na sklepie i takie bardziej poważne tony, to też coś na pewno dla siebie wybierze. Tu mamy tą czekoladkę i teraz tak, cukiereczkę, laseczkę tu, też naklej, laseczkę, naklej i tektureczki. I tektureczki. Tektureczki, tektureczki. Coś sobie tu wyciągniemy. Tylko ja w tej sytuacji już użyję sobie nożyka. Taka tektureczka, laseczka. Muszę zerknąć właśnie, czy nie wyjeżdżam z kadru i czy jestem bardzo rozmazana. I jeszcze te dwa cukierki też sobie wyjmę. Tylko zobaczę, czy będę je embosowała, czy może tuszami jakoś kolorowała, czy po prostu zostawię je takie, co te. Zaraz zobaczymy. Odłożę sobie to na bok i też ciut krzywo jest. Teraz ok, ale jeszcze sobie o ciut obniżę. O tak. Dobra. Przydałoby się, żeby było jakieś chyba czerwone, prawda? Tylko kurczę, czerwonego tu nic nie mam, ale mam różowy, biały. Zaraz zobaczymy tuż. Złoty. Różowy, niebieski. Dobra, mam pomysł. Nie będzie czerwonego. Nie będzie czerwonego, ale może będzie. A może na biało? Zobaczcie, mam też taki wanilia kolorek. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Taki prawie biały. Umieścimy sobie tutaj. Bardzo delikatnie nakładam kleju. I może jeszcze taki pod spodem umieścimy też. Będzie bardzo słodko. Tu tak wystaje. I dam taką naturalną jeszcze laskę tego Mikołaja. Muszę kupić sobie coś czerwonego, jakiś tusz albo puder. Coś tu muszę pokombinować. Z jakimś czerwonym dodatkiem. I jeszcze jednego cukieraska na pewno sobie dodam tutaj koło moich pierniczków. Muszę delikatnie wrócić. O! Mam nadzieję, że go widać. Dobra. A jeszcze zobaczę, bo jeszcze może tego sobie gdzieś umieszczę. No nie może zostać taki jeden sam cukierasek. Może tam pod spód sobie jeszcze wcisnę. Wiecie, tak, żeby nie przedobrzyć. Dobra. Myślę, że jest ok. Myślę, że jest ok. Teraz tak. Przejdziemy do tej
takiej naszej ścianki, gdzie mamy kompozycję jakąś z kwiatuszkami. I też myślę o tym, żeby zrobić tutaj taką kompozycję z kwiatuszkami, no bo jak to, nie będzie poinsencji żadnych? No nie może tak, tak nie może tak być. Piękne mamy latarenki. Tutaj mam, ale takie... O, zobaczcie, jaki kubek jeszcze był. Mam taki wianek, ale on jest dość duży. I w ogóle kompozycje tutaj, słuchajcie, są dość szerokie. Znaczy, dość szerokie. To są raczej tak dedykowane, wydaje mi się, na... wiecie, na kartki. Ale mam tutaj coś mniejszego. I tu mam latarenkę. Tu są świece, więc może zostańmy po prostu przy tych świecach. Tylko dołożymy sobie kwiaty. Tylko dołożymy sobie kwiaty. I to jest chyba... czy tu by pasowało raczej z tej nowej kolekcji. Zaraz zobaczę, co ja jeszcze tutaj z tych kwiatuszków mam. O, zobaczcie, jest piękna. Taka piosencja, gwiazda betlejemska. Gwiazda betlejemska. I myślę, że tak sobie też zrobię tu na pewno warstwowo, więc tu już od razu zasugeruję się, że to będzie ta moja część, która będzie miała 3 mm i pod nią będę budowała sobie warstwę. Jakieś elementy sobie będę dodawała. Jak widzicie, nie ma tu kwiatów żadnych, żadnych takich sztucznych dodatków, żadnych szyszek ani nic takiego. Chciałam, żeby ten boks był po prostu taki... zrobiony z elementów z tekturkami, czyli to, co ja najbardziej lubię, warstwowość i minimalizm. Tu zrobię troszkę inaczej. Najpierw nakleję sobie mój główny element i teraz będę dostosowywała się właśnie do wielkości, do wysokości i do całego układu tutaj, tego, którego nakleiłam. Będę docinała sobie, ewentualnie wsuwała do środka. Tak to będzie teraz wyglądało. Mam tu jeszcze takie białe poinsencje, które mają takie, są bardzo charakterystyczne, zarysowane, zobaczcie. Nie są takie, znaczy wyraziste są, prawda? Nie akwarelowe, tylko takie bardziej wyraziste. I z nimi tutaj będę teraz działała i z tymi do tej nowej kolekcji. Podejrzewam, że to są do starej, a to są do nowej. Są całkiem inne. I te poinsencje, które są teraz, które teraz zostały właśnie wydane w elementach do wycinania, to właśnie do tych są całkiem inne, dedykowane tej nowej kolekcji. Chciałabym jeszcze jedną taką białą, tutaj koło tego, o jest, koło tego czerwonego głogu, to chyba głóg, o ile się nie mylę. I muszę obciąć moje listeczki. Słońce Wam bardzo świeci. Troszkę się przesunę i to sobie podkleję na kosteczkę jedyneczkę. Ona będzie troszeczkę wyżej od tych kuleczek. O tak. I teraz tu pod spód mogę sobie jeszcze coś pododawać. Tu mam taką bawełnkę. Tylko ta nóżka jest niepotrzebna, taka długa. I tu na pewno sobie tą bawełnę dodam. Mam jeszcze takie jabłuszko. Gdzieś mi tu mignęło chyba też mniejsze. Tu też na kosteczki jedyneczki sobie podkleję tą gwiazdę betlejemską. Na przykład tu też by pasowały te listeczki, te zawijaski. Też by pasowało, żeby je gdzieś tutaj dodać. Pomyślę o tym. Tylko jeszcze tu zobaczę, co mogłabym dodać. Na kostkę jedynkę przykleję sobie świeczuszki. Troszkę powielę sobie ten element kompozycji, który jest tu. Tylko troszkę go obok dam.
I też dam sobie tutaj takiego kwiatuszka, taką gwiazdę. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze taką gwiazdę. Bo jeśli nie znajdę takiej do kolekcji, a jest, to bym dała inną. Tu mam nawet jeszcze, o, jeszcze nawet biała jest. To może jeszcze białą damę. Bo tu są dwie czerwone, tu jest czerwona. I to przykleję sobie też troszeczkę wyżej. Mam jeszcze gdzieś te kostki 2 mm. Także jeszcze tu może już bezpośrednio na kompozycję sobie nakleję tę kosteczkę. Akurat te kostki są naprawdę mocne. Są kostki z piątku 13, więc śmiało mogę tak dodać. O! I wydaje mi się, że to jest akurat bardzo fajnie. Jeszcze tutaj coś sobie tutaj dołożę. Taką gwiazdeczkę. Przykleję ją sobie po prostu na klej. Tak, żeby było ją troszeczkę widać. O! Super. No i zostaje nam jeszcze zegar. Zegar może tak delikatnie, naprawdę delikatnie ozdobimy. Albo po prostu napiszemy tutaj Wesołych Świąt. Czy napiszemy? Przykleimy napis Wesołych Świąt. Mam nadzieję, że uda mi się to sprawnie wyjąć. O, jest. Zaraz. O, znowu Was przesunę w cień. I już wyjmuję napis. Myślę, że też go poembosujemy może na biało. Bo na złoto, chociaż na złoto też by fajnie, fajnie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Tutaj do tej... w tym zestawie są też takie gwiazdki. No i te gwiazdki też na pewno wykorzystam. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam tutaj ten mój chaos. Zaraz zobaczę, jak to widać. Ok. I tu po prostu damy sobie napis Wesołych Świąt. Tylko tak może z boku, co? Z boku damy. No i tak myślę, na złoto. Może na złoto. Jeszcze raz zrobimy na złoto. Tylko, że to może zrobimy w trochę inny sposób. Może zrobimy tak. Wkładam sobie teraz mój napis. Używam sobie tego tabera. I też gwiazdki sobie poembosuję. I jeszcze rogi mojego jelonka. I rogi jelonka. Mam nadzieję, że wszystko nam się tutaj uda. Tak jak ja chcę. Podłożę sobie papier skrapowy, bo nie wiem, czy tam nie najechałam, czy po prostu nie przeszedł ten klej, wiecie, na biały papier i wtedy przykleiłby nam się nasz puder. No i byś troszkę się zmarnował. Jak ja się śmieję, ja to jestem Żydem i zawsze wolę wszystko tak, wiecie, oszczędnie. O, już widzę, że na przykład tutaj prześwituje mi troszkę to S, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może źle posypałam, albo po prostu niedobrze posmarowałam tym klejem. Klejem. Tak czasami właśnie mówię, no to klej. Ok, i suszymy.
teraz zobaczymy, jak wygląda ten nasz napis. No, myślę, że będzie. Myślę, że jest ok. Już bierzemy boksika i będziemy tutaj przymierzać. No i co myślicie? Jest ok? Może coś tu brakuje, słuchajcie, do tego zegara? Czy nie? Czy tak będzie dobrze? Wesoły świąt. Może spróbujemy tutaj z jakąś taką, chociaż wolałabym coś jaśniejszego. No nie wiem. Tak bardzo brakuje mi teraz, żeby z wami pogadać i coś tu jeszcze pokombinować. Dopytać was. To są kwiatuszki. Dobra, chyba po prostu dam sam napis. Teraz tak, to jest na jedynce, to jest na 1,8, czyli 2,8, więc tu spróbuję sobie ją dociąć. W sumie to mam docięte, zobaczcie, takie dosyć wąskie kosteczki. I tu, gdzie jest świąt, zobaczcie, jednak tu muszę wstać i zobaczyć, czy wy to widzicie. Jest taki prześwit, więc jeszcze troszeczkę sobie tu pomiziam. Zanurzę po prostu w moim pudrze i doembosuję. O! Domykam i działam. Teraz przykleję sobie tutaj moją bardzo wąską kosteczkę. Oj, 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 oj. Tu, gdzie troszkę widzę, że mi odstaje, to zobaczymy, czy będzie dało radę to tak fajnie zciąć. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak tylko nałożę klej, bo ścięłam tu troszkę tej kostki, żeby ona nie wyglądała, nie wychodziła aż tak bardzo. Ale jeszcze jedną część sobie nakleję, tylko troszeczkę właśnie węższą, żeby nie wystawała mi. Zaraz wam wszystko pokażę, no niestety to muszę zrobić poza kamerką, bo nie będę, nie chcę wkładać wam głowy. Dobra, i teraz tak, nałożyć kleju. Ona jest tak wąska, że nie wiem, czy to da radę tu przetrzymać. O, da radę. Ok, i mam napis Wesołych Świąt. Tak to wygląda. Tak to wygląda na razie. I przejdziemy sobie za momencik do środka. Tylko muszę wyjąć jeszcze gwiazdeczki. Powiem wam tak, jeżeli zrobicie tak jak ja teraz, użyjecie tego dobera właśnie na bezpośrednio na tej części, gdzie jest cała tekturka, to może być tak, że ten tusz, tusz sklei wam mocniej tutaj te łączenia i będzie trzeba wtedy no tutaj mocniej zadziałać, tak jak ja teraz już nie wypchnę sobie tak ręką, tylko muszę już dociąć na podkładce. W ogóle powinno się docinać tekturki na podkładce.
No ja nie lubię tego robić. No parę sobie zniszczyłam tekturek, wiecie, jak tak robiłam. Więc zaleca się wyjmowanie je właśnie za pomocą ostrza, tak jest wtedy też szybciej. Odkleiłam sobie klejem i użyję sobie już bezpośrednio na moją ściankę. A jelonka wykorzystamy. O, tu się nie zrobiło dokładnie. Doembosowałam. Jelonka zaraz użyjemy sobie do środeczka. Na razie to wygląda tak. No nie, to światełko tutaj przyszło. Światełko, słoneczko. I nasze słodkości. Z tymi słodkościami to ja cały czas tutaj zastanawiam się, czy jeszcze coś tu pokombinować. Także to może nie być ostateczna wersja. Przyda mi się tutaj do wyczyszczenia taka szczoteczka. Na pewno znacie tą szczoteczkę. Osoby, które robią kwiaty, na pewno mają różne rozmiary. Ale ja bardzo często używam sobie właśnie do czyszczenia boksa, do kwiatów i do przecierania biurka. Nie zawsze robię to na mokro, szczególnie gdy nagrywam dla Was jakiś tutorial albo robię jakąś pracę, to raczej staram się to robić już takimi suchymi narzędziami, żeby nic mi tutaj się nie zmoczyło. Włączyłam sobie klej na gorąco. I pokażę Wam zaraz, jak będzie wyglądał nasz środek. Do ozdobienia środka będę potrzebowała na pewno jakąś stojącą choinkę. Tu mam taką. Tu mam jelonka, bo też chciałam właśnie go użyć. Jest też domek. Może domek też postawimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam tutaj też takie domeczki. O, coś takiego mam też. Na środku umieścimy sobie watkę. To będzie taki puch. To będzie taki śnieg. I w tym śniegu będzie stał sobie ten jelonek. Razem z choinką. Tak to będzie wyglądało. Zaraz będziemy wszystko mocować. Powiem Wam co i jak. Miało tu nie być serwetki, ale zastanawiam się, czy ta serwetka byłaby tu potrzebna. Nie, zasłonimy ją całkowicie, więc nie będę na razie używała tej serwetki. Klej, taki zwykły introligatorski, nałożę sobie bezpośrednio już na papier, na środek. I po prostu przyłożę sobie moją watkę. Później ją sobie tak uformułuję, wiecie, żeby nie była taka po prostu w kwadracie. Ale teraz tak wygląda, jakby była w kwadracie. Ale tu zaraz sobie dołożę jeszcze tej watki. Może zaraz sobie zrobimy jakąś taką górkę gdzieś tu też. Tak po prostu nałożę, zobaczcie, więcej kleju i na mój taki zlepek w dłoni. I przyłożę sobie już tutaj bezpośrednio na tą podstawę. Tak to będzie wyglądało. Sobie jeszcze, o tak. Muszę sprawdzać, jak to będzie, gdy będę zamykała, żeby nie kolidowało za bardzo ze sobą. Tak wygląda w ogóle boks od góry. Zobaczcie, jest warstwowy. I gdy go rozłożymy, będzie tak.
No mam nadzieję, że to słońce Wam nie przeszkadza. Chciałabym tutaj coś wykombinować i Wam zastawić to słoneczko. Już zbliża się zima i trzeba korzystać z każdych promieni słonecznych. Ale tak to już troszkę mi tu, oj przepraszam, przeszkadza. O, może tak będzie lepiej. Wrzuciłam tutaj kawałek kartonu. Będzie lepiej. Przynajmniej tą część tutaj, gdzie będziemy coś tworzyć, będziecie miały troszkę mieli zasłoniętą. Pomyślałam właśnie o tych domkach, tylko tak, one są bardzo małe, prawda? Bardzo małe, są adekwatnie do tych grafik, które tu mamy, więc może rzeczywiście skupimy się tylko na jelonku i na choinkach. Tu jeszcze mam taką dużą choinkę i tu są jeszcze mniejsze. Akurat jeżeli chodzi o choinkę, może być taka ciut mniejsza. Z tym nie ma żadnego problemu. Zaraz zobaczymy. Taki zestawik choineczek. Ale mam też taki większy domek. No nie wiem, zaraz pokombinujemy tutaj więcej. Grafik nie będę dokładała do środka, ponieważ to jest wata i no troszkę ciężko by tutaj było coś ułożyć. Ale jeżeli chcecie, możecie zrobić bez waty, na przykład z samymi takimi grafikami. Stojącymi. Mojego jelonka. Tu jeszcze ten klej nie zasechł dokładnie. Później go sobie troszkę obwatuję, więc on będzie mi tu tak sztywno stał. Nie wiem, czy wy to widzicie, kurczę, bo tak od góry to wiecie, jak to widać. Widać i nie widać. O. Tak to będzie wyglądało. Mogłabym zaryzykować i zrobić to klejem interligatorskim, ale chyba poczekam chwilę i zrobię to klejem na gorąco. Co do większych choinek, mam jeszcze taką choinkę. To był taki chyba zestawik. O ile się nie mylę. I jeszcze taką choineczkę tutaj stawimy. Tylko oczywiście będę zwracała uwagę na to, żeby nie kolidowało mi to ze ściankami. Sprawdzę już mój klej. O, chyba już się rozgrzał dobrze. Nakładam go. Moją choinką. Nie będę tutaj jej ozdabiała. Może ciut dalej, ale chyba ta będzie mi bardziej pasowała, ta choinka. Mogę sobie nałożyć tutaj śmiało sporo kleju na gorąco. Sobie szpikulcem, czy no czymkolwiek wy tutaj macie, tylko uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Zaraz wam pokażę cały efekt, tylko może też taką mniejszą tą choinkę. I będziemy zaraz ustawiać sobie wieczko. No ta choinka coś. Ta choinka, coś nie bardzo chce tutaj stać. Jak widzicie, też poruszyła mi się tam druga choinka, ale zaraz to wszystko
Zaraz to wszystko lepiej zamocujemy. Okej, i mam jeszcze jedną taką większą, mniejszą. W tej zestawie zobaczcie są trzy duże, trzy mniejsze i jeszcze tutaj na przodzie też umieszczę sobie taką mniejszą. Miejsce. Nałożę sobie sporo mojego kleju. O, i teraz sobie tu. To dokładam. I już wam pokazuję efekt, jak to wygląda. Można też podokładać, o przepraszam, śniegu na przykład. Zobaczcie, tak wygląda środek. Jest delikatny. Troszeczkę jeszcze usztywnić. Można zrobić tak, żeby podnieść troszkę na przykład choinkę i dodać kleju, a później dołożyć. Dołożyć jeszcze dodatkowo naszej waty. Gdy podniesiemy klej, podniesiemy naszą choinkę i dołożymy kleju, to może być większe prawdopodobieństwo, szczególnie gdy dodamy to do łuży, to nam jeszcze złapie, wiecie, do papieru. Nie tylko do waty, ale i do papieru. U mnie tutaj, że zostało trochę tego kleju, to nic nie szkodzi, bo wtedy dołożę sobie zwykłego kleju interligatorskiego i dokleję sobie watę. Także tu nic nie szkodzi. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to jest dosyć delikatne. O, tak to wygląda. Jedne są wyżej, drugie są niżej. Jeżeli zostaną takie włosy od kleju, to nic nie szkodzi, bo one dodadzą takiego blasku. Dodadzą takiego fajnego takiego efektu, który będzie się omienił, prawda? Jeżeli chcecie zrobić sobie taki efekt, to można też klejem delikatnie tak ponakładać, też będzie się mienił. Można kuleczki takie większe posypać. Tu są takie gwiazdeczki, nie gwiazdeczki, tylko zobaczcie, takie bombki, można sobie na pojedyncze te, nie bombki, światełka, ponaklejać na przykład mikrokulki, jeżeli macie większe, ja Wam zaraz pokażę. Nie robiłam tego zabiegu, bo w sumie dopiero teraz na niego wpadłam. Słuchajcie, zobaczcie, mam takie większe i mniejsze mikrokulki i te mikrokulki można tutaj powklejać, też będzie fajny efekt. Ja się boję już tutaj cokolwiek dotykać, także to zostawię tak jak jest. Dokładnie tak. I przejdę do ustawienia wieczka. A tutaj mały psikusik. Okazało się, że nie nagrał się w ogóle mój głos, dlatego podkładam Wam i opowiadam już, co tutaj będę robiła. Ja wieczko boksa zostawiam sobie na sam koniec. Zdecydowanie wolę ozdabiać środek, fronty, a wieczko to jest taka już ostatnia ostateczność. Zawsze robię to, gdy już mam wszystko gotowe i wtedy obmyślam plan, co tutaj poczynić. Dekorowanie wieczka zawsze zaczynam od oklejenia moich ścianek. I teraz wybrałam sobie dla kontrastu papier, który mam w środku. Dlatego, że fronty boksa, jak widzieliście, są w papier w kratkę. A tutaj chciałam troszkę przełamać, troszkę oddzielić to wieczko od naszych boków i dlatego zdecydowałam, że użyjemy sobie właśnie tego czerwonego papieru z takimi złotymi wstawkami.
Jak widzicie, ja boki oklejam na rozłożonym wieczku. Nigdy nie oklejam boków na złożonym. Zawsze boję się, że jak będę miała złożone to wieczko i przycisnę z jednej strony papier, to on z drugiej mi się przykrzywi i ja tego nie zauważę. Dlatego wolę sobie robić to na rozłożonych, na rozłożonej części, docisnąć oczywiście mocno, tak, żeby ten papier, szczególnie w miejscach bigowania z górną częścią, się nie rozwarstwiał. Czasami jak złożycie sobie boksa i zobaczycie, że ten papier gdzieś odchodzi, to wiadomo, można to podkleić, ale myślę, że gdy robimy to na złożonej bazie, to jest mniejsze właśnie prawdopodobieństwo tego, ponieważ możemy to mocniej docisnąć. Ja też nie mam aż takiej siły w rękach, żeby mocno docisnąć. Zresztą zawsze boję się, że palcami jak dociskam ten papier, że gdzieś mi się coś, wiecie, ubrudzi, odbije czy cokolwiek innego. A na takim złożonym właśnie wieczku można też docisnąć sobie kością. I to jest właśnie takie mniejsze prawdopodobieństwo, że jednak coś tam się nam przybrudzi. Górną część, tak jak boki, też oklejam na rozłożonej bazie. Zaginam sobie tylko do środka prawą stronę, prawe skrzydełka i lewe skrzydełka i wtedy mam fajnie widoczny kwadracik. Te miejsca pikowania są zaznaczone, także mogę tutaj prosto przykleić papier. Sprawdzam zawsze, czy jest dobrze docięty i wtedy nasmarowuję klejem. Przyklejam i dociskam kością do bikowania. Oprócz tego, że jestem pewna, że to wszystko dobrze złapię, to dodatkowo napawam się tym trzaskiem tego kleju spod nożyka. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście tego, nie zwróciliście uwagi, to musicie koniecznie sprawdzić. Na papierze kraftowym wypróbowałam to i bardzo fajnie to słychać. Czy wypróbowałam? No, zwróciłam po prostu na to uwagę i rzeczywiście fajnie słychać ten dźwięk. A ozdobienie wieczka, oczywiście zaczynam od powielenia elementu, który jest w środku. W tym przypadku jest to serwetka z Craft Passion. Ona idealnie tutaj pasuje, ponieważ nie jest duża i nie zakrywa nam całego papieru skrapowego, który mamy pod spodem. Do dekoracji użyję tutaj choinki, prezentów i Mikołaja. Oklejając środek, mówiłam o tym, że ten Mikołaj jest bardzo uroczy i fajnie by było, jakby on gdzieś tutaj się znalazł, dlatego użyję go na wieczko. Choineczkę standardowo jako tło podklejam sobie na klej, a naszego Mikołajka tutaj już na kosteczki dystansowe będzie troszkę wyżej, chyba przykleję go na trójki i wtedy będę dopasowywała pod spodem jakieś takie dodatki. A tak swoją drogą to bardzo fajny ten Mikołaj. Uroczy. Taki inny niż wszystkie Mikołaje, które teraz wskoczyły na rynek. Myślę, że będą tutaj mu pasowały grafiki prezentów. Ponieważ ten Mikołaj trzyma prezent, to te grafiki będą idealnie się tutaj zgrywały. Ale zobaczcie, że nie mogę ich włożyć do końca i wystają mi, może zmieściłyby się na wieczku, ale lepiej jakby były trochę schowane, dlatego muszę tutaj obciąć je z prawej strony. Tam na pewno jest kosteczka i dlatego nie da się tego wsunąć. Ale jak obetniemy tą grafikę i wsuniemy pod Mikołaja, to wierzcie mi, tego obcięcia wcale nie będzie widać i będzie wystawała tylko taka fajna mała kokardeczka, no i będzie widać dwa prezenciki po lewej stronie. O, zobaczcie, jak to fajnie teraz wygląda. Myślę, że tak jest ok. Ale czegoś mi tu jeszcze brakuje. Coś bym tu jeszcze dołożyła. Ja to bardzo lubię upychać. I dołożę sobie tutaj prezent. Taki tekturkowy. Myślałam, żeby jeszcze od góry coś tutaj pokombinować, ale żadna grafika mi nie odpowiadała, żadna gwiazdka, nic mi tutaj nie zgrywało się. A na tym arkuszu są też takie fajne, zobaczcie, śnieżynki. I myślę, że po prostu te śnieżynki poembosujemy sobie na biało i dołożymy taki biały, lekko błyszczący akcent, dlatego że embossing nie jest matowy, tylko ten puder, jak się stopi, to jest taki troszeczkę błyszczący, szczególnie ten biały z agaterii. Przy embosowaniu takich niedużych elementów bardzo fajny jest ten daber. Ja go kupiłam sobie w sklepie skrapkowo,
I nie oddałabym go, słuchajcie, za nic. Naprawdę, nie oddałabym go za nic. Posypuję sobie teraz pudrem z Agaterii. To jest puder do detali bodajże. Biały puder do detali. On jak się stopi, to bardzo często pokrywa go jedna warstwa. Czyli nie ma konieczności embosowania drugiej. Jeżeli ktoś lubi taki mocniejszy efekt, bardziej wypukły, no to wtedy może sobie też poembosować drugi raz. No i tutaj nasze śnieżynki już trzeba wyjąć za pomocą skalpela albo nożyka do tapet. Ja sobie odwracam je na drugą stronę, ponieważ będę widziała lepiej to łączenie, bo tutaj jak nałożyłam ten dabra, a później posypałam pudrem, no to te łączenia się po prostu zlały i lepiej mi było widać właśnie łączenia tych śnieżynek na odwróconej części. Kiedy śnieżynki mamy już wyjęte, czas przykleić je na wieczko. Ja zazwyczaj nakładam sobie klej na dłoń, łapę szczypcami śnieżynkę, maczam ją w kleju i naklejam sobie na wieczko. I w sumie mamy gotowe. W sumie boks jest prawie gotowy, wieczko jest dokończone. Nie będę tutaj naklejała żadnego napisu, tylko zostanie po prostu Mikołaj z choinką, z prezentami i ze śnieżynkami. Teraz już pozostało nam tylko złożyć nasze wieczko. Ja tutaj wspomogę się biurkiem, dlatego wyjdę na chwileczkę z kadru i złożę sobie te nasze skrzydełka, pomagając, opierając je o biurko, i drugą część sobie po prostu tak dołożę. Na pewno wiecie, o co chodzi. No, ciężko mi było to zrobić na kamerze. Zawsze się wspomagam, czy to robię właśnie dla Was jakiś box, czy robię to dla siebie, to zawsze się wspomagam. Tak pomyślałam, że jeszcze tutaj coś sobie dołożę. Zostało mi naprawdę mnóstwo elementów i może jeszcze gdzieś coś poukładam, coś podopycham. Mam taką fajną gwiazdeczkę, ale jest też mnóstwo pierników i mam też taki piernik duży, zobaczcie, przecięłam go sobie na pół. I jeszcze taką dodatkową warstwę zrobiłam tutaj pod Mikołajem. Jeszcze to tak fajnie będzie tutaj wyglądało. A środek jest już prawie gotowy, ale tak zastanawiałam się, jednak czegoś mi tu brakuje. Wiecie, jak jest szron, to tak fajnie się błyszczy. I postanowiłam, że tutaj na tej wacie też zrobię sobie taką błyszczącą powłokę. Nałożyłam klej. I na ten klej, słuchajcie, posypę sobie tłuczone szkło. I to naprawdę będzie super wyglądało. Doda takiego błysku, takiego pazurka naszej pracy. Jeszcze podkleję sobie klejem na gorąco jedną z choinek, bo taka była troszeczkę wiotka. No i żeby ją usztywnić, to jeszcze klejem na gorąco sobie ją tutaj podkleję. Wtedy będę miała pewność, że ona będzie stała bardziej stabilnie. To jest taka rzecz, w sensie exploding boxu, którym nie rzucamy, więc jest mało prawdopodobieństwo tego, że tu coś nam się złamie. No ale żeby to fajnie wyglądało, no to i dla komfortu psychicznego trzeba podkleić to na 100%. To tłuczone szkło nazywa się Glamour Sparkless White. Jest od Stamperii i dostaniecie go u jednego z naszych sponsorów, czyli w skrapkowo, nawet chyba w kilku kolorach. I zobaczcie, ja sobie posypuję bezpośrednio na watę
właśnie to tłuczone szkło, a później strzepnę sobie do pojemniczka. No i z tego pojemniczka przesypę sobie już do mojego pudełeczka, do mojego opakowania. Nie rozsypuje mi się w ten sposób po całym blacie, tylko mogę sobie sypać i jest to bardzo ekonomiczne. Delikatnie oklepuję sobie boki mojego pudełeczka, odpada ta niepotrzebna część tego szkiełka i zostaje, tada, błyszcząca, taka skrząca się super powłoka na naszej wacie. Tutaj ta gwiazda betlejemska troszkę jest za płytko wklejona, ale ją sobie leciutko nagnę do środka. Nic to nie przeszkadza, boki się już zamykają. Przepięknie to wygląda. Mam nadzieję, że podobał Wam się tutorial. Pomimo tego, że on jest taki długi, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i że świetnie się bawicie, biorąc udział w Scrapmasie. Asia wymyśliła przecudowną akcję. Jest to fajna zabawa dla skraperek początkujących, ale też zaawansowanych. Zapraszam Was już na kolejny odcinek Scrapmasa. Cześć!